Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, mówi Psalm 51, wersety od 5 do 6. Wielu współczesnych psychologów zdecydowanie odrzuca prawdę, że człowiek jest zły z natury już od swojego urodzenia. Jak twierdzą, za wszelkiego rodzaju dewiacje ponoszą winę niekorzystne warunki społeczne. Jak jednak do tego doszło, że obserwujemy dzisiaj tak straszliwy upadek moralny? Na to pytanie psycholodzy nie potrafią udzielić rzeczowej odpowiedzi. W jednym punkcie jednak psychologia zgadza się z nauką Biblii. Przyznaje, że tłumione w podświadomości człowieka poczucie winy może doprowadzić do wewnętrznych chorób. Gdy milczałem, schły kości moje. Od błagalnego wołania przez cały dzień. Psalm 32, werset 3. Mówi Dawid o czasie, gdy jeszcze otwarcie nie wyznał swojej winy przed Bogiem. Aby uwolnić człowieka od tego przytłaczającego poczucia winy, próbuje się znieść przestarzałe według psychologii wyobrażenie ludzi o grzechu przez zatarcie granicy pomiędzy złem a dobrym. Dąży się do tego, aby uspokoić, zagłuszyć sumienie człowieka. Jest to jednak bardzo niebezpieczna gra w oszukiwanie samego siebie. Tak właściwie psychologom nie chodzi przy tym o nic więcej, jak tylko o wzmocnienie w człowieku poczucia własnej wartości. Mówi się o samoakceptacji, samorealizacji, samodoskonaleniu i tym podobne. Wszystko kręci się wokół ja, mnie, mój, moje. Bóg mówi zupełnie co innego. Czytamy, że ludzkie serce jest słabe i zepsute. Izajasza, 1 rozdział, 5 werset oraz Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset mówią właśnie o tym, że serce ludzkie jest zepsute i zdradliwe, gorsze niż wszystko inne. Jeśli chcemy otrzymać spokój sumienia, musimy przyjść do Boga, do Niego ze szczerym sercem, ze szczerym wyznaniem naszej winy i przyjąć Jego sprawiedliwy osąd i Jego sprawiedliwy sąd nad nami. Wtedy On nam wybaczy, ponieważ Jezus Chrystus poniósł należną za nasze grzechy karę na Golgocie. Jedynie Boże przebaczenie jest w stanie uwolnić nasze sumienie od ciężaru grzechu. Dlatego jeśli jeszcze nie uwierzyłeś Pana Jezusa, skorzystaj z tego doskonałego dzieła, gdyż Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy wszystkich wierzących Jemu ludzi i możesz uwierzyć w Pana Jezusa i raz na zawsze być zbawionym. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie zwlekaj, bo to jest ważna sprawa i bardzo istotna. Po uwierzeniu w Pana Jezusa także wyznaj występki swoje i grzech Twój wyznaj przed Panem, a Pan Ci wybaczy, gdyż jeśli ktoś wyznaje grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści mu grzechy i oczyści go od wszelkiej nieprawości. Dlatego nawet jeśli będziesz miał obciążenie grzechami w takiej sytuacji, uwierz Panu Jezusowi, wyznaj swoje grzechy Panu Jezusowi, daj Panu Jezusowi miejsce w Twoim życiu.